A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: Pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie: Mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus: Czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. I raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczę mu: Tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła cię. A ta, skoro usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I rzekł: Gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: Patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili: Nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus, znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus: Usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie, już cuchnie, bo już jest 4. dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?
Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie wiecie. I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. Jezus więc już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał wraz z uczniami. A była blisko Pascha żydowska i wielu z tej krainy szło do Jerozolimy przed Paschą, aby odbyć oczyszczenie. Szukali więc Jezusa i mówili jedni do drugich, stojąc w świątyni: Cóż sądzicie? Zapewne nie przyjdzie na święto. Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali rozkaz, aby każdy, kto się dowie o nim, gdzie przebywa, doniósł, ażeby go mogli pojmać. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Widzimy w 11 rozdziale jako przewodni temat Łazarza, który zachorował, potem umarł. 4 dni leżał w grobie, 4. dnia, po 4 dniach został przez Pana Jezusa obudzony. I Łazarz przedstawia nam obrazowo, proroczo naród Izraela. Izrael jest w coraz gorszym stanie. W tamtym czasie już było z nim bardzo źle. Najgorzej stało się, gdy stał pod krzyżem i wołał: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Gdy wołał, aby ukrzyżować, a potem krew jego na nas i na nasze dzieci. I te słowa wypływały z serca, z obfitości serca, mówią usta. To pokazywało, jak źle jest z tym narodem. I dzisiaj Izraela jako żywego chwalcy Bożego nie mamy. On jest martwy. Dopiero będzie wzbudzony, mówi o tym proroctwo Ezechiela, w proroctwie o Dolinie Suchych Kości, gdzie prorok był wezwany, żeby prorokował do suchych kości. Najpierw te suche kości połączyły się jedna do drugich, ale życia w nich nie było. I to jest stan obecny, gdzie te kości są zgromadzone w jednym miejscu.
Izrael w niewierze zaczął mieszkać znowu w ziemi palestyńskiej. Już powstało w 1948 formalnie państwo Izrael. I w tym państwie gromadzą się z różnych stron świata Izraelici. Ale oni jeszcze są w niewierze, są martwi duchowo. Natomiast przyjdzie czas, kiedy, tak jak w tym proroctwie Ezechiela, te kości zaczną być oblekane mięśniami, ścięgnami i zaczną żyć. I ten czas także nadejdzie w przypadku Izraela, co tutaj w 11 rozdziale jest pokazane jako wzbudzenie Łazarza z martwych. Te 4 dni mogą wskazywać na 3,5 roku, pierwsze z 7 lat, kiedy cały Izrael w podziwie pójdzie za Antychrystem i będą go uwielbiać. Każdy z radością będzie jego zwolennikiem. Jest powiedziane, cała ziemia pójdzie za bestią. I każdy będzie robił to, co to zwierzę, bestia, człowiek grzechu będzie chciał. I to będzie się działo przez 3,5 roku. Żydzi wtedy dalej w niewierze będą ofiarować w świątyni izraelskiej swoje ofiary według przepisów Starego Testamentu, według zasad, które są im znane z zapisu Mojżesza, ale będą to robić jeszcze w niewierze. 3,5 roku, nazywane też w objawieniu 3,5 dnia, jeśli chodzi o proroctwo Daniela, 9 rozdział, czyli 42 miesiące w objawieniu, 1260 dni w objawieniu, albo wprost czas, czasy i połowa czasu. Natomiast w księdze Daniela 9 rozdział jest to nazwane połowa tygodnia albo połowa siedmiolecia. I przez te 3,5 roku właśnie jeszcze Izrael będzie, tak jak tutaj Łazarz w grobie, tak oni będą w najbardziej takim pożałowania godnym stanie, bo będą w stanie przyjęcia tego, który przyjdzie we własnym imieniu. Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem w imieniu Ojca i mnie nie przyjęliście, ale jak przyjdzie ten, który przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Zapowiedział przyjście człowieka grzechu, za którym Izrael całym sercem pójdzie. I w połowie tego 3,5, tego siedmioletniego okresu, czyli po 3,5 roku, czyli 4 dnia, mówiąc proroczo, Antychryst zasiądzie na tronie w świątyni, podając się za Boga. Mówi to między innymi drugi list do Tesaloniczan, że usiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. I wtedy równocześnie też będą takie zdarzenia, jak lecący środkiem nieba anioł głoszący Ewangelię wieczną. I on będzie głosił Ewangelię, a jak wiemy, Słowo Boże nigdy nie jest pozostawione bez wykonania swojej pracy. Więc część z tych ludzi, którzy już poszli w podziwie za zwierzęciem, narodzi się na nowo, uwierzy Bogu i odda Mu chwałę. I to będzie właśnie tak jakby odpowiadało temu wzbudzeniu Łazarza z martwych. I wtedy widzimy Izraela w 12 rozdziale objawienia, gdy jako niewiasta jest cudownie karmiona z dala od węża, od diabła, od właśnie tego człowieka grzechu, który będzie chciał tego wierzącego Izraela pochłonąć. Też w 24 rozdziale Mateusza Pan Jezus mówił: gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, uciekajcie w góry. I to właśnie tam jest
odniesienie do tej sytuacji, gdy właśnie człowiek grzechu w świątyni Bożej zasiądzie, podając się za Boga, i wtedy wierząca część Izraela, która uwierzy Bogu, będzie uciekała, bo nie będzie dla niej miejsca w Jerozolimie, będzie z dala od węża karmiona cudownie i będzie to sytuacja bardzo bliska temu, co było za dni początku, gdy Mojżesz prowadził lud przez pustynię, a on był cudownie karmiony przez Boga manną z nieba. Nie wiemy, czy to będzie manna, czy inny pokarm. Jest powiedziane, że będzie karmiona w sposób cudowny. Wtedy też ci wierzący będą modlić się tą modlitwą: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, którą Pan Jezus przedstawił między innymi w początkowych rozdziałach Mateusza. Bo nie będzie to oczywiste, żeby mieli wtedy chleb, skoro ktoś, kto nie będzie oddawał pokłonu zwierzęciu, nie będzie mógł kupować ani sprzedawać, a oni nie będą oddawać pokłonu zwierzęciu po nawróceniu i nie będą mogli sprzedawać ani kupować. I teraz widzimy tego Łazarza tutaj jako konkretnego też człowieka. I jest on w Betanii, miasteczko Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami. To jest powód, dlaczego ten 12 rozdział trochę z początku przeczytałem, bo tam to namaszczenie było opisane. Jak wiemy, to namaszczenie było objawem tego, że Maria namaściła Pana Jezusa na jego pogrzeb. A więc Maria dobrą cząstkę obrała, bo z jednej strony słuchała u stóp Pana Jezusa jego słów, a równocześnie także dzięki temu, że była w łączności z myślami serca Pana Jezusa, w odpowiedni sposób umiała z wyprzedzeniem namaścić Pana Jezusa na pogrzeb. Co, jak wiemy, później tym dwóm siostrom, które próbowały namaścić Pana Jezusa po jego ukrzyżowaniu, się nie udało, bo one nie były w stanie tego zrobić, gdyż w sabat musiały odpoczywać według przykazania, a z kolei w niedzielę już było po zmartwychwstaniu, więc nie były w stanie tego wykonać. I tutaj Maria właśnie to zrobiła. Dlatego jest to wspomniane, że to jest ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi. I tutaj widzimy jednoznacznie też wskazówkę dla nas, żebyśmy my mieli takie nastawienie, aby zawsze mieć myśl, aby u stóp Pana Jezusa słuchać Jego słów. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to, co jest objawem troski, o co troszczyła się Marta, to jest to, co i tak będzie nam przydane. Nie musimy wielu rzeczy. Pan Jezus zresztą powiedział, niewiele potrzeba. Niewiele jest nam potrzebne do życia i pobożności. I to o to niewiele już się troszczy Bóg. Wszystko ponad to jest rzeczą, która nas niepotrzebnie dekoncentruje i rozprasza, bo najważniejsze jest, żeby mieć serce blisko serca Pana Jezusa, słuchać tym sercem Jego słów i wczuwać się w bicie Jego serca. Nie przypadkiem te słowa napisał apostoł Jan, który często spędzał całe chwile przy sercu Pana Jezusa, kładąc swoją głowę na Jego piersi. I tutaj widać, że jest wezwany Pan Jezus w 4 wersecie, ale Pan Jezus reaguje, że ta choroba nie jest na śmierć.
lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. I faktycznie dzięki temu, że Pan Jezus zbudził z martwych Łazarza, został w ten sposób przedstawiony jako ten, który ma władzę nad życiem i śmiercią. I musimy pamiętać o tym, że Pan Jezus ma władzę nad życiem i śmiercią. Widzimy to w 25 wersecie. Pan Jezus powiedział o sobie: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to mieli cały czas w pamięci. 5 werset mówi coś, co jest prawdą również o nas. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. I Ciebie Pan Jezus też miłuje. I każdy z nas może być tego pewny, że Pan Jezus mnie miłuje. Pan Jezus nas miłuje z osobna każdego. Możesz to powiedzieć w swoim sercu. Pan Jezus mnie miłuje. I 5 werset mówi, że Pan Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Jednakże 6 werset pokazuje, że gdy dowiedział się, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Jest potem rozmowa między uczniami, w której padają słowa, 11 werset. To powiedział do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Dlaczego tu jest użyte sformułowanie zasnął na śmierć? Przecież śmierć w przypadku Łazarza spowodowała, że już cuchnął. Cuchnął 4 dni leżąc w rozkładzie. Gdyby dłużej leżało ciało niż 4 dni, to ten rozkład posuwałby się dalej i dalej i dalej. I nawet gdy mamy gdzieś miejsce, gdzie kiedyś był cmentarz i odpowiednia ilość lat minie, to potem przestaje się traktować, że to jest cmentarz, tylko przeznacza się go na przykład na jakieś inwestycje, buduje się tam drogę, pracownicy to przekopują i czasem coś znajdą, ale najczęściej już tam nic nie ma. Jest zwykła ziemia, spełnia się Słowo Boże, które mówi, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. Jeśli chodzi o nasze ciało, faktycznie ono po zaśnięciu, po śmierci trafia do ziemi i skoro byliśmy z tejże ziemi ulepieni, tak samo w tą ziemię, glebę z powrotem jesteśmy włączeni. I słowo zasnął dotyczy uprzywilejowanej grupy. Dotyczy ono osób, które są narodzone na nowo. Bo ludzie niezbawieni umierają. Natomiast co do wierzących jest używany naprzemiennie termin umarł albo zasnął. Dlaczego jest dodawana ta wersja o zaśnięciu? Dlatego, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. W momencie śmierci, słowo śmierć przez nas niestety jest często źle interpretowane. Mamy przyzwyczajenie z tego świata i z pogańskiego języka, filozofii ludzi niewierzących. Traktujemy śmierć jako równoważnik słowa koniec. A to nie jest koniec. Słowo śmierć oznacza rozdzielenie. To jest po prostu oddzielenie. Dlatego, że musimy pamiętać, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Śmierć ciała nie narusza życia ducha ludzkiego. Człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. I Pismo Święte mówi, że człowiek jest duchem,
że człowiek jest ciałem i że człowiek jest duszą. Dusza już jest całym człowiekiem. Duch ludzki jest całym człowiekiem. Ciało ludzkie jest całym człowiekiem. Ale nie mamy trzech ludzi, tylko jest to jeden człowiek składający się z ducha, duszy i ciała. I Pan Jezus w 10 rozdziale Mateusza, 28 werset, powiedział, że nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Czyli widać, że duszy zabić się nie da. Dusza jest niezabijalna. Dusza ma w sobie decyzją Bożą nieśmiertelność. Oczywiście sam w sobie tylko Bóg miał nieśmiertelność i ma nieśmiertelność. Natomiast Bóg zdecydował, że niektóre elementy Jego stworzenia również będą nieumieralne. Takimi nieumieralnymi istotami na przykład są aniołowie stworzeni przez Boga i aniołowie nie umierają. I tak samo duch ludzki i dusza ludzka są nieumieralne, nieśmiertelne. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że w przypadku człowieka niezbawionego, czyli w przypadku człowieka, który nie uwierzył Panu Jezusowi, śmierć ciała jest katastrofą, bo jego duch umarł w wyniku grzechów i upadków. Potem do tego dołącza śmierć ciała i wtedy taki człowiek na wieczność idzie do jeziora ognia i siarki, gdzie będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków i nie będzie miał wytchnienia ani we dnie, ani w nocy na zawsze. I to jest straszna rzecz, bo postanowione raz ludziom umrzeć, a potem będzie sąd. Natomiast w przypadku człowieka wierzącego, on także zaczyna podobnie. Umarł w grzechach i upadkach swoich, jak mówi Efezjan. My umarliśmy w grzechach i upadkach. I to jest śmierć duchowa. Ale któregoś dnia ten człowiek uwierzył Jezusowi i w tym momencie jego duch staje się żywy. Czyli został ożywiony duchowo. Nazywamy to narodzeniem na nowo, narodzeniem duchowym, narodzeniem z Ducha Świętego, narodzeniem z góry. List pierwszy, przepraszam, nie list, tylko też pierwszy list Jana, ale chodzi mi bardziej o ten fragment z Ewangelii Jana, 3 rozdział. Tam w rozmowie z Nikodemem Pan Jezus mówi wyraźnie, że musi się Nikodem narodzić na nowo. Bez narodzenia na nowo nie wejdzie do nieba, nie ujrzy Królestwa Bożego. Zatem jest to rzecz, którą wierzący doświadcza. Naradza się na nowo i wtedy ten duch jest żywy. A w momencie śmierci ciała ten duch jest żywy. Dusza jest żywa. I apostoł Paweł powiedział, kiedy ten nasz namiot się rozpadnie, mamy mieszkanie u Boga. Jesteśmy wtedy wolni od tego ciała i też jest powiedziane, że w przypadku, gdy apostoł Paweł rozważał, co jest mu lepiej, czy żyć tu w ciele, czy umrzeć i być z Chrystusem, to stwierdził, że jest mu lepiej rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Ale ze względu na was potrzebniejsze jest, żebym jeszcze trochę poprzebywał w ciele. Więc tutaj widać wyraźnie, że ten termin zasnął w przypadku Łazarza, ujawnia nam Łazarza jako człowieka wierzącego i ten wierzący Łazarz właśnie nie umarł. Śmierć ciała nie zdała mu żadnej szkody. Po prostu ciało, które było chore, zostało złożone do grobu. Jeśli nie zostałoby obudzone, to wtedy po prostu jako zbawiony czekałby na dzień, o którym potem rozmawiała z nim jedna z sióstr,
która mówiła, że wiem, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. I to jest dla nas bardziej niż pewne. Na świecie różnych rzeczy możemy być pewni, ale mimo to te rzeczy są niepewne, bo są ze świata, mimo że my traktujemy je jako pewniki. Natomiast to, co mówi Słowo Boże, jest bardziej niż pewne. Dlatego używam takiego sformułowania, dlatego że jeśli to jest w Słowie Bożym, to jest to bardziej niż to, co w świecie uważamy za pewne. 2 razy 2 jest na pewno 4 według światowych kryteriów. Ale jeżeli coś jest w Słowie Bożym napisane, to jest to bardziej niż pewne, niż to, że pewne jest, że 2 razy 2 jest 4. I Jezus mówił o Jego śmierci, wyraźnie jest powiedziane w 13 wersecie. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Nie, Pan Jezus nie mówił o zwykłym śnie. Pan Jezus mówił o oddzieleniu ciała Łazarza od ducha i duszy Łazarza. I wtedy Pan Jezus powiedział im wyraźnie: Łazarz umarł. Tak jak powiedziałem, do wierzącego jest używana terminologia zarówno umarł, jak i zasnął. Do niewierzących głównie pojawia się termin umarł. I raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Czyli Pan Jezus tutaj mówi o tym, że uwierzą. I wtedy Tomasz, zwany bliźniakiem, dał taką wypowiedź dosyć dziwną. Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Bardzo dziwna wypowiedź, która wskazuje, że prawdopodobnie Tomasz miał trudności ze zrozumieniem wielu rzeczy. Widzimy, że Tomasz w 20 rozdziale Jana powiedział, że nie uwierzy, dopóki nie włoży ręki w bok Pana Jezusa. I Pan Jezus jest tym, który nas miłuje. Dlatego, że nawet taki trudny Tomasz, ten Tomasz, który tak dziwnie się tu wypowiada, a potem wypowiada się z taką bardzo dziwną niewiarą, przez Pana Jezusa został potraktowany z najwyższą miłością i Pan Jezus specjalnie dla niego pokazał mu swój bok, kazał mu włożyć rękę. I tak samo jest z nami. Jeśli masz jakąś trudność, żeby uwierzyć w coś ze Słowa Bożego, żeby coś zrozumieć, to zawołaj w swoim sercu do Pana Jezusa, a Pan Jezus z chęcią ci na tą twoją trudność odpowie. Jeśli nie rozumiesz czegoś, albo coś jest dla ciebie rzeczą, która cię w Biblii może nawet obraża, albo w jakiś sposób nie pasuje do tego, czego się nauczyłeś, to nie mów tego ludziom, tylko w swoim sercu zawołaj do Boga: Boże, ja mam z tym taką trudność i tego nie rozumiem. Daj mi tutaj wyraźne wskazanie, jak Tomaszowi. Bo nawet dla Tomasza, który do historii błędnie przeszedł jako niewierny Tomasz, Pan Jezus odpowiedział: przecież Tomasz jest wierny. Tomasz złożył wspaniałe wyznanie: Pan mój i Bóg mój. I Tomasz powinien być zapamiętany w historii jako wierny Tomasz. On uznał Jezusa za swojego Pana i za swojego Boga. I dużo lepiej jest, jeśli ma się trudności, z tymi trudnościami przyjść do Pana Jezusa i Mu to wyjawić, opowiedzieć Bogu: mam z tym kłopot, tego nie rozumiem, to jest dla mnie kamieniem obrazy, tu jest mi z tym ciężko, niż myśleć swoimi drogami i swoimi drogami uchylać się od Bożego rozwiązania.
Więc Tomasz był po prostu otwarty, szczery i nie ukrywał swoich braków. I dzięki temu można było mu pomóc. Więc także każdy z nas może z tego wyciągnąć lekcję. Gdy mamy jakieś braki w rozumieniu czegoś, to przyjdźmy do Pana Jezusa. On bez wypominania nam chętnie w tym pomoże. 23 werset. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Tak powiedział do Marty. Bo Marta w 21 mówi: rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzecze mu Marta. Dodałem słowo Marta, żeby było wiadomo, o kogo chodzi. Rzecze mu Marta: tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. I tutaj mamy wyraźny dowód na to, że ta Marta, którą lubimy czasami tak negatywnie oceniać, bo ona się krzątała wokół wielu rzeczy związanych z tymi światowymi rzeczami, że ona rzeczywiście była wierząca. Ona tutaj Pana Jezusa zna jako Chrystusa, jako Syna Bożego. Ona nie ma żadnych wątpliwości. To wyznanie niczym się nie różni od wyznania apostoła Piotra, na podstawie którego Pan Jezus powiedział, że Ty jesteś Piotr, czyli kamyk, z jakich na tej skale, czyli na tym wyznaniu, że Jezus jest Chrystusem, zbuduje zgromadzenie moje. To jest przecież tak potężne wyznanie. Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. I Marta nigdy nie powinna być przez nas oceniana w żaden sposób negatywnie. Ona była w pełni wierząca. Natomiast to, że różni wierzący czasami mają różne priorytety, to te priorytety Pan Jezus bezpośrednio koryguje. Nie jest do tego upoważniony żaden człowiek, żeby, jeżeli ktoś wierności służy Panu Jezusowi, aby człowiek te rzeczy korygował. To Pan Jezus powiedział Marcie: Marto, Marto, troszczysz się o wiele rzeczy, a jednego potrzeba. Maria dobrą cząstkę wybrała. I to do tego był uprawniony Pan Jezus, nie Łazarz, nie inny człowiek, tylko właśnie sam Pan Jezus. Przyjdzie, porozmawia z wierzącym, gdy wierzący ma z nim społeczność. I 35 werset jest nazywany najkrótszym wersetem Biblii. Oczywiście podział na wersety nie jest natchniony, nie pochodził z oryginału, został później dokonany, dlatego te wersety czasami są podzielone dobrze, czasami średnio dobrze, czasami zupełnie fatalnie, ale tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten najkrótszy werset Biblii, 35, i zapłakał Jezus, jest bardzo dla nas pouczający. Przecież to pokazuje wyraźnie, że Pan Jezus nam współczuje. I też wierzący są obowiązani płakać z płaczącymi, a cieszyć się z cieszącymi. Zatem jeżeli mamy jakąś sytuację przykrą w życiu innego wierzącego, to jesteśmy obowiązani razem z tym wierzącym współczuć, razem z nim iść tą jego smutną drogą i rozumieć, że
wcale nie jest mu lekko. I to Pan Jezus pokazał w tym 35 wersecie, że mimo, że on doskonale wiedział, że za chwilę wskrzesi Łazarza, to razem z rodziną zapłakał. Nie ma tutaj miejsca na ten brak współczucia, jakiego by człowiek mógł się dopuścić, który nie miał takich uczuć jak Pan Jezus. I faktycznie Żydzi to zauważyli. Patrz, jak go miłował. Choć oczywiście od razu pojawiły się głosy złośliwe. Nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Odpowiedź na to jest oczywista. Oczywiście, że mógł. Ale wiemy o tym, że Pan Jezus miał tutaj odpowiedni zamiar. I ten zamiar musiał być zrealizowany. I teraz widzimy, że następuje wskrzeszenie Łazarza. A ja widziałem, że ty mnie zawsze wysłuchujesz. To jest 42 werset, gdzie Pan Jezus mówi do Ojca, że wie, że Bóg Ojciec go zawsze wysłuchuje. I więc też mamy tą modlitwę, która jest tak skomentowana przez Pana Jezusa w 41 wersecie. Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. I 43 werset jest zawołanie. Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustką. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Jak widać, jedno słowo wystarczyło, Łazarzu, wyjdź, aby umarły już uległy rozkładowi, od razu był w pełni sprawnym mężczyzną, który jedynie przez to, że był powiązany tymi różnymi związanymi z pochówkiem czy to szmaty, czy jakieś takie całuny, różnego rodzaju bandaże. Myślę, że w aktualnym słownictwie w ogóle nawet nie mamy tych nazw, które to opisują. To jest tylko trochę podobne do tych takich rzeczy, które jeszcze jako tako znamy. Bo generalnie można powiedzieć, że zawijano zwłoki tego, który umarł. Nasączano czasami te właśnie materiałowe splątaniny różnego rodzaju, czy to wonnościami, czy różnego rodzaju konserwantami. Nie tak jak dzisiaj jest technologia, że się człowieka na przykład kładzie do trumny, czy też bardziej taka kontrowersyjna, gdzie dochodzi do spalenia ciała i złożenia do urny. Ale to nie jest istotne z punktu widzenia tego punktu, bo tu widzimy, że Pan Jezus powiedział, żeby go rozwiązać i pozwolić mu odejść. Czyli on był w pełni sprawny, zupełnie funkcjonalny, natychmiast po jednym rozkazie. Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. Czyli widać, że spełniło się, bo Pan Jezus powiedział, że w 4 wersecie ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. I tutaj to faktycznie się potwierdziło, że w 45 wersecie wielu w Niego uwierzyło. A część z nich, czy to w celu świadectwa, czy w celu donosicielstwa, odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus.
I widzimy naradę. Naradę w tym właśnie jądrze ciemności. Że ci, którzy mieli być światłością narodu, arcykapłani i uczeni w piśmie, dbający o to, żeby przekaz Słowa Bożego był dostarczony ludowi i w dbałości przepisywany i w dbałości ogłaszany, to ci ludzie są w największej ciemności. I ci, którzy mieli świecić, stali się wręcz przeszkodą do rozprzestrzeniania światła. Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego. Więc wyraźnie widać tutaj ich obawę. Potem jest, wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. Czyli są skoncentrowani na dwóch rzeczach związanych po pierwsze z ziemską służbą Bogu, zabiorą naszą świątynię, a po drugie zabiorą nasz naród. Rzymianie już zwrócili naród, bo faktycznie go zabrali po ukrzyżowaniu Pana Jezusa w okolicach 70 roku. Została wysłana ekspedycja karna na Izrael, gdzie Rzymianie rozproszyli do końca wszystkich Żydów. Dokonali straszliwego spustoszenia. Jak wiemy, praktycznie nie ma narodu na świecie, gdzie nie byłoby rozproszonych Żydów. Na całym świecie oni zaczęli się gromadzić z powrotem do Palestyny i obecnie już są na terenie Izraela co do tej części związanej z narodem. Świątynia w większości jest zniszczona. Jest kilka spornych fragmentów, kilkaset metrów muru, który jest nazywany ścianą płaczu, z którego dolne warstwy są według archeologów autentyczną częścią tej świątyni. I zabiorą naszą świątynię, ale wiemy z pierwszego i z drugiego listu do Tesaloniczan, że ta świątynia wróci do swojej roli, bo tam człowiek grzechu zasiądzie, podając się za Boga. I ta świątynia wróci do swojej roli, bo będą tam składane ofiary jeszcze przed końcem 70 tygodni Daniela. I tutaj oni mieli tą obawę, słuszną obawę, bo znali proroctwo z księgi Daniela. I też widać wyraźnie, że jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, powiedział do nich: wy nic nie wiecie. I zwrócił uwagę na najważniejszy aspekt. Bo najważniejszy aspekt to był właśnie ten, który miał być złożony w ofierze za cały naród. I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby cały ten lud zginął. I tutaj widać, że Słowo Boże mówi wprost, że on prorokował, że on, będąc człowiekiem niewierzącym, zaślepionym, powiedział proroctwo. Proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Śmierć Pana Jezusa jest podstawą jedności dzieci Bożych. My wszyscy, którzy wierzymy w Pana Jezusa, wierzymy w to, że Jego doskonała ofiara została złożona raz na zawsze
i On zastąpił każdego wierzącego w Niego człowieka w tym Bożym sądzie, tak żeby człowiek wierzący nie musiał trafić do jeziora ognia i siarki na wieki wieków. To Pan Jezus zastąpił go, umierając na krzyżu Golgoty za jego wszystkie grzechy. On stał się za nas grzechem, abyśmy my w nim mogli stać się sprawiedliwością Bożą. I tu jest wyraźnie powiedziane, zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże, bo faktycznie jest tylko jedno ciało Chrystusa, którego Chrystus jest głową. Zgromadzenie, Kościół, zbór, różne nazwy są używane, eklezja. Chodzi generalnie o to, że są to ludzie z różnych stron świata, które były kiedyś rozproszone przez grzech na swoich ścieżkach grzechu. I te dzieci Boże po narodzeniu na nowo zostały włączone przez Ducha Świętego w jedno ciało, w zgromadzenie Boże. I to proroctwo, oczywiście powiedziane w niewierze, zawiera zapowiedź tego, że będzie taki czas, kiedy na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa powstanie zgromadzenie Boże, którego Pan Jezus jest głową. Od tego też dnia naradzali się, aby Go zamordować, aby Go zabić. Jezus więc już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał wraz z uczniami, a była blisko Pascha żydowska i wielu z tej krainy szło do Jerozolimy przed Paschą, aby odbyć oczyszczenie. Szukali więc Jezusa i mówili jedni do drugich, stojąc w świątyni: co myślicie, zapewne nie przyjdzie na święto. I teraz 57 werset pokazuje, że ci arcykapłani w związku z tym, co uradzili, wydali rozkaz, aby każdy, kto się dowie o nim, gdzie przebywa, doniósł, ażeby go mogli pojmać. I wiemy, że go pojmali i zgładzili. Też Pan Jezus powiedział, że nie jest uczeń nadmistrza. I tak jak on był prześladowany, to potem byli prześladowani również uczniowie, którzy głosili jego zmartwychwstanie po ukrzyżowaniu. Także będziemy widzieć w przyszłości, po pochwyceniu, po zabraniu Kościoła z ziemi, gdzie wszyscy wierzący z ziemi zostaną zabrani, to powstanie 7-letni okres wielkiego ucisku. I w tym czasie każdy wierzący, który uwierzy mimo tych ciemnych czasów Bogu, będzie prześladowany i będą próbować go, aby go zamordować. I ci, którzy nie będą chcieli w tym ciemnym czasie oddawać pokłonu zwierzęciu, będą zabijani, co widzimy, że będzie się odbywać aż do momentu, kiedy na koniec 7-letniego okresu przyjdzie Pan Jezus ze wszystkimi swoimi świętymi, jak to już zapowiedział Henoch, 7 po Adamie, i powiedział, że przyjdzie Pan ze wszystkimi swoimi świętymi, aby dokonać pomsty, sądu na bezbożnych. Wiemy, że Pan Jezus w czasie tego przyjścia tchnieniem ust swoich zabije bezbożnika. A też jest pokazane w objawieniu Jana 19 rozdział, jak za Panem Jezusem idą na białych koniach właśnie ci, którzy są Jego towarzyszami. Ci właśnie święci, zabrani 7 lat wcześniej z ziemi w czasie pochwycenia, czy to wzbudzeni z martwych, wśród nich będzie również Łazarz, bo jest powiedziane, że ci, którzy
umarli w Chrystusie powstaną pierwej, a więc Abraham, a więc Abel, a więc również ten Łazarz, który po pewnym czasie od tego zmartwychwstania, które tu było opisane, umarł śmiercią naturalną, ale umarł, zasnął i w czasie pochwycenia zostanie zabrany razem z nami, którzy jesteśmy częścią Kościoła. I potem po 7 latach wrócimy na ziemię. To dokładnie wróci Pan Jezus, a my wraz z Nim. I będzie zaprowadzony przez 1000 lat Królestwo Pokoju. Wtedy zacznie się nowe przymierze z Izraelem i Judą, zapowiedziane w księdze Jeremiasza, 31 rozdział i Hebrajczyków, 8 rozdział. I tutaj mamy wyraźnie pokazane, że ten czas jeszcze jest przyszłością. Nowe przymierze jeszcze jest przyszłością, bo jest napisane w liście do Hebrajczyków, 8 rozdział, że gdy mówi nowe, uznał pierwsze za przedawnione. Czyli stare przymierze jest już przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Bliskie zaniku to znaczy, że jeszcze nie znikło. Bliskie zaniku znaczy, że jeszcze jest. A pisał to apostoł Paweł, czy też inny autor listu do Hebrajczyków, wiele lat po ukrzyżowaniu. Stąd wiemy, że nowe przymierze opisane w tym 8 rozdziale jest jeszcze przyszłością. Zresztą byśmy poznali, gdyby ono już było wprowadzone. Bo jest powiedziane, nikt nie będzie uczył swego ziomka, 11 werset, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą. Od najmniejszego aż do największego z nich. Więc widać wyraźnie, że ten czas jeszcze nie jest obecny, bo i dzieci musimy uczyć, poznaj Pana. I nasi towarzysze wokół nas nie znają Pana i muszą być przez nas ewangelizowani. W czasie Nowego Przymierza, gdy ono się zacznie, już nikt nikogo nie będzie uczył, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, mówi Pan. Czyli jednoznacznie widać, że nastanie taki czas, gdy ziemia będzie pełna poznania Pana. I na to też nam wskazuje ten fakt, że Izrael, reprezentowany tutaj przez Łazarza, będzie musiał być właśnie pod koniec tego okresu, czyli 70. tygodnia Daniela w połowie wskrzeszony i on, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Ten ziemski lud, ci, którzy jego reprezentanci żywi, przeżyją ten straszny okres drugiej połowy siedmioletniego ucisku, żywi wejdą do tysiącletniego królestwa i wtedy zostanie z nimi zawarte nowe przymierze z domem Judy i Izraela. Bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, że Pan Jezus powiedział o sobie, jam jest zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto na tej sali, każdy, kto to słyszy, niech sobie odpowie na pytanie, czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to choćbyś i umarł, żyć będziesz. A kto żyje i wierzy we mnie, mówi dalej Pan Jezus, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? A twoje serce na to powinno aż krzyczeć. Tak, Panie, ja uwierzyłam. Tak, Panie, ja uwierzyłem, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat.